Cześć tej strony Hodlerka. Jesteśmy po wyborach prezydenckich USA. Bitcoin osiągnął ATH i chwilę sobie o tym powiemy. Oprócz tego odbierzemy kolejny airdrop, a także wykonamy zadania pod kolejne. Zapraszam do filmu. Partnerem tego kanału jest kantor Cashify, największa sieć kantorów kryptowalut i metali szlachetnych w Polsce. Na hasło Hodlerka otrzymujecie 2,5% zniżki na wymianę krypto. Zapraszam również na mój Telegram. Wrzucam tam tylko najważniejsze informacje. Jesteśmy już po informacji, kto wygrał wybory. Rzeczywiście tak jak przewidywano, Trump wygrał i za tą informacją Bitcoin poszedł do góry, przekraczając swoje ATH i uzyskując 75 tysięcy dolarów. Ethereum na moment nagrywania tego filmu kosztuje 2800 dolarów i daleko mu właściwie do swojego ATH, które wynosiło ponad 4700 dolarów. Na Polimarket był bardzo duży ruch a propos wyborów i prawdopodobnie, aby te osoby nie uciekły z tej platformy, pojawiła się właśnie informacja o przyszłym airdropie, a dokładniej osoby, które reinwestują swoje wygrane, mogą kwalifikować się na przyszłe nagrody i dropy. Ja na Polimarket klikam sobie raz na jakiś czas, szczerze mówiąc, najlepiej czuję się w kategorii krypto, a tych kategorii macie sporo. Także jeśli nie słyszeliście jeszcze o tej platformie, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu właśnie na temat Polimarket. Film znajdziecie tutaj na YouTubie. Wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę Hodlerka Polimarket, a powinien Wam się wtedy wyświetlić odpowiedni film. I zapomniałam, co miałam Wam powiedzieć jeszcze na ten temat. Okej, okay, wiem, jeśli nie korzystaliście z PoliMarket, to chcę Wam powiedzieć, że jest tutaj bardzo dużo kategorii. Jest tutaj sport, jest polityka, jest właśnie krypto, jest biznes. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i tym sposobem nie będziemy niepotrzebnie tracić kasy pod głosowania, pod tematy, na których się nie znamy, a wręcz chodzi o to, aby zarobić na tych głosowaniach, a dodatkowo zgarnąć airdrop. OK, my idziemy dalej. Dziś odbieramy AirDrop Swell. Napisałam Wam już o tym na Telegramie. Link do odbioru tego dropa zostawiam w opisie pod filmem. Na odebranie mamy 6 miesięcy, więc jeżeli będziecie oglądać to później, no to mam nadzieję, że jeszcze zdążyliście. A po tych 6 miesiącach nieodebrane tokeny zostaną zwrócone do DAO. Mamy tutaj opcję restakowania Swell jako Air Swell, tylko pamiętajcie, że możemy je wycofać, ale po okresie 3 dni. Swell i air Swell pozwalają na głosowanie w SwellDAO, Więcej na temat tego zrzutu możecie przeczytać tutaj. Ja wam tę stronę oczywiście zostawię w opisie pod filmem. A my na chwilę przejdźmy do ICP, ponieważ tym razem przy współpracy z 3VO macie możliwość zgarnięcia nagród z ich Mystery Boxów. Co należy zrobić? Po pierwsze, dołączyć do społeczności ICP na Telegramie, następnie otwieramy boksy, zbieramy karty i zgarniamy nagrody. Boksy pojawiają się losowo w partnerskich grupach na Telegramie. I chciałabym Wam też przy okazji powiedzieć o tym, jak ICP ogarnęło SEO dla witryn w 100% opartych na łańcuchu bloków. Tworzenie zdecentralizowanych aplikacji zgodnie z zasadami Web3, takich jak prywatność, przejrzystość i brak zaufania, często wymagało kompromisów. Czyli tradycyjne blockchainy, takie jak Ethereum, zmuszały deweloperów do korzystania ze scentralizowanych rozwiązań, takich jak chociażby chmury do przechowywania NFT. Chociaż pomagało to na pewno w SEO i lepszym dotarciu do użytkowników, to tutaj trochę zaprzeczało idei decentralizacji. Internet Computer wprowadził rozwiązanie, które pozwala budować aplikacje w pełni zdecentralizowane. Działające całkowicie w blockchainie, a jednocześnie łatwe do znalezienia w wyszukiwarkach, takich jak chociażby Google. Jeśli interesuje Was ten temat, to możecie się dowiedzieć więcej na ich stronie, czy też na Telegramie, do którego serdecznie zapraszam. Jeśli jesteście programistą, to już w ogóle obecność tam jest obowiązkowa. OK, my idziemy dalej do ostatniego tematu. Wczoraj również napisałam na Platformie X o działaniach pod kolejny airdrop Optymizm. Jak wiemy, Optymizm raz na jakiś czas wynagradza nasze działania w tokenach. Trudno przewidzieć, co może być tym razem brane pod uwagę, natomiast lepiej podziałać, niż nic nie robić. Ostatni zrzut przyniósł ponad 10 milionów tokenów Optymizm, które trafiły do prawie 55 tysięcy adresów. Wzięłam tu pod uwagę delegację tokenów, swapy LP, lending, mint NFT, bridge oraz domeny. Link do mojego tweeta zostawiam w opisie pod filmem. Nie będę tego wszystkiego teraz kopiować, dlatego po prostu odsyłam Was do tego tweeta. Ok, mamy wszystko na dziś. Do zobaczenia we wtorek.